Tym procesem żyła cała powojenna Polska. Przez tygodnie sprawa była na czołówkach wszystkich gazet w kraju. Wielokrotny morderca z Krakowa, Władysław Mazurkiewicz, zabijał dla pieniędzy. Obracał się wśród wysoko postawionych mieszkańców miasta. Uznawany był za człowieka niezwykle sympatycznego i dobrodusznego. Wiele osób po jego zatrzymaniu przeżyło szok. Nie mogę w to uwierzyć. Ten miły, elegancki mężczyzna jest wielokrotnym mordercą? Przecież to niemożliwe. Oto historia eleganckiego mordercy z Krakowa. Mazurkiewiczowi udowodniono 6 zabójstw oraz 2 usiłowania. Możliwe jednak, że ofiar było znacznie więcej. Morderca poza zabijaniem zajmował się między innymi handlowaniem obcą walutą. Tym właśnie sposobem, pod pretekstem zawarcia transakcji, polował na swoje przyszłe ofiary. Niczego nieświadomi majętni klienci stawali się łatwym celem dla krakowskiego przestępcy. Początkowo częstował swoje ofiary zatrutą żywnością. Z czasem jednak pozyskał broń, która z pewnością była skuteczniejszym i szybszym sposobem zabijania. Pomimo tego, że narzędzie zbrodni zostało zmienione, sposób dokonywania zabójstw pozostał ten sam. Jak zwykle pod pretekstem wymiany waluty wywoził swoje ofiary w odległe miejsce do rzekomego kontrahenta. Tam je zabijał. I zabierał przeznaczone na wymianę pieniądze. Jednak przy drugim zabójstwie z broni palnej doszło u Mazurkiewicza do wpadki. Nieroztropnie działający morderca pozostawił za sobą wiele śladów, które doprowadziły do jego aresztowania. Pomimo mocnych dowodów, Mazurkiewicz po krótkim czasie wyszedł na wolność. Jak to możliwe? Morderca miał wysoko postawionych znajomych, a całym śledztwem zajmował się jego dobry przyjaciel. Śledztwo to było ważnym elementem toczącego się 10 lat później procesu. Zajmujący się sprawą prokurator Piątkiewicz tak podsumował to w swojej mowie oskarżycielskiej. I nasuwa się smutna refleksja. Co sobie pomyśleli ci ludzie, którzy widzieli zbrodnię i widzieli zbrodniarza? I widzieli również, że zbrodniarz wymyka się bezkarnie. Jak mógł wśród nas tak długo i dlaczego bezkarnie grasować ten morderca? Teraz były już osoby, które wiedziały o popełnianych przez eleganckiego mordercę zbrodniach. Cóż jednak z tego, skoro bały się o tym mówić? Z takim, co ma takie stosunki jak Mazurkiewicz, mówił jeden ze świadków podczas procesu, że będąc zbrodniarzem chodzi na wolności, to lepiej nie zaczynać. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości tak rozzuchwaliła Mazurkiewicza, że już 3 miesiące później dokonał kolejnej napaści. Tym razem padło na jego sąsiada. Człowiek ten był milionerem i tak jak wcześniejsze ofiary chciał wymienić u przestępcy trochę obcej waluty. 2 następne ofiary to siostry zamordowanego milionera. Tym jednak razem Mazurkiewicz zastrzelił je w swoim garażu. Ich zwłoki zabetonował we wcześniej przygotowanym wykopie. Wrzesień 1955 roku był początkiem końca przestępczej kariery mordercy. Podczas ostatniej już próby zabójstwa, Mazurkiewicz oddał niecelny strzał w kierunku swojej ofiary. Poszkodowany był przekonany, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nie przypuszczał, że była to próba zabójstwa. Jednak po kilku dniach nieustający ból głowy zmusza go do wizyty w szpitalu. Tam wykonane zostało zdjęcie rentgenowskie, na którym jednoznacznie widać, iż w tyle głowy poszkodowanego tkwi pocisk. Mazurkiewicz początkowo tłumaczył się żartobliwym rzuceniem petardy. Później twierdził, iż poszkodowany oddalił się, po czym wrócił z raną postrzałową. Jednak tym razem wymiar sprawiedliwości nie dał wiary tłumaczeniom Mazurkiewicza. W pierwszym dniu listopada 1955 roku zostaje złapany, a 10 miesięcy później zapada wyrok skazujący. Kara śmierci. Wyrok wykonany zostaje w 29 dniu stycznia 1957 roku, a ostatnie słowa mordercy to... Do widzenia, panowie. Niedługo wszyscy się tam spotkamy.